To już tego kabla nie starcza, to po pierwsze. No i teraz jak go pod sufit, to co, musiał cały komputer pod sufit podwiesić. To się tak nie da zrobić, to jest niewykonalne, nie? Chyba, że jakieś przedłużenie by się zrobiło do samej takiej puszki z Vive'em, znaczy takiej puszeczki, i tam jest zasilanie podpięte i HDMI. Czyli by trzeba było przedłużać do jakichś zasilania, wziąć i długie HDMI puścić. I USB jeszcze długie. I wtedy by to było, nie? No i coś można kombinować, ale szczerze powiedziawszy, nie chce mi się. Mi nie przeszkadzają te kable jakoś specjalnie. Kontra! Tral! Za zgładziciela! Prosisz się o lanie. Weźmy, tego powinienem wymienić, ale już jakoś ta arena mnie nie... Ani mnie to ziębi, ani mnie to... Jest wireless HDMI. Aha, że trzeba duże te, no, baterie, coś. Nie no, wiem jak to przedłużyć, nie? Tylko po co mi to przedłużać? Mówię, to jest... Kurde, teraz nie będę miał co wystawić. No dobra, ale on też zużył rundę. Szkoda. Obystrzegli mnie przodkowie. No idealnie. Zobaczcie, jaka gruba kontra idzie teraz z mojej strony. No na razie te VR się będą rozwijać, zobaczymy w którą stronę to pójdzie wszystko. Tylko żebym tam nie wyszedł. Też bym tak zrobił. Dołącz. A małpę wypuścił, nie wierzę. Ta magia cię nie uratuje. Wolałbym mu to wyciszenie rzucić na ten, na, no na tamta jednak, albo na leczenie tego leczący totem i go nie ruszać w ogóle całą grę. Co tam piszecie? By go było jebnąć, tylko po co? Aha, postoję jeszcze trochę. No dobra, można w sumie. No i co? Lepiej go było zabić, jeszcze by zwymutował. Kurde, 14 co przywróci, a to masakra trochę. Ile go to kosztowało? 3 punkty tylko. Prawie na full. Czaromiota? Szukam żywych lub martwych. No to niezłe.
tylko na kogo to rzucić? Na tego czy na tego? Na tego chyba. Chociaż nie, bo on i tak przeżyje, to na tego rzucę. Chociaż nie, bo to więcej damage'u zadam mu na mordę. Rzucać na tego i zostaną mu ile? Dwa życia? Czy na tego? A nie, bo mu jeden zostanie, ale ze mnie frajer. Czemu ja to tak źle przeliczyłem bardzo? Dobra, to tego jedniemy, żeby mi go nie dobił. Ale ja to źle policzyłem. A jak ja to policzyłem? Najgorszy wybór trzeba było na tego. Chociaż z drugiej strony jeden życia mu został i to nie ma go co zabić. Jaki sekret? Jakie są sekrety tego szamana całego? Kurde, nie mam sekretów na niego żadnych. Jakie on ma sekrety? Ty, co on może mieć? Nie wiem, jebnę go w mordę raz. Dołącz lub stawaj. Nie wiem, co tu zrobić teraz. Co tu robić? Chyba sobie jaja robi. Zobaczmy. A, czyli on nie ma sekretu. No właśnie, bo on nie ma sekretu, bo ja nawet nie mam zapisane, że ten... To czemu, skąd on ma ten... Zabiję teraz wszystkich, patrzcie. Wziąłem tego, żeby przeżył i tego, żeby przeżył, nie? Coś, co on tu może mieć? Dołącz lub gin. Stawaj. Co to jest? A czemu wcześniej się, gdy jeden z twoich co? Aha, bo miejsca nie było. Dobra, no to przegrał. Co on tak wystawia? Dobra, udało nam się, kurde, poszło nam dobrze. Dobra, 1-2. Węża jednego stworzył, to o tym nie wiedziałem, że tak może się stać, kurde. Ogara nie chciałem wystawiać, bo wiecie, on może później wystawić. Tak to mu zwiększam ten koszt. Jaina! Kontra! I liczyłem na to, że nie wystawi jakiegoś super mocarza, nie? O, już się zaczęło. Nie będzie nawet ten za jeden. I tak zazwyczaj nic za jeden nie mam. Wystawię, no bo co? Raz użył. Moi drodzy, Rafiątko. 13 miesięcy razem. Subskrypcja, dzięki za suba. I Ready 2012, nowy subskrybent. Dzięki, chłopaki, za zasubskrybowanie. Broni mnie światłość. Hmm.
Dołącz lub... Trochę średnio, no ale nie najgorzej. Ty mógłby z tą tarczę ściągnąć, bo kurde, nie mam jakiejś zebrać z niego. No, teraz się domyślam, że się napisali, że to zielony sekret i to on wiadomo, że to, a ja nie wiedziałem, że to tak działa. Wiecie co, ja bym tego wystawił, a tego z tym. I zobaczymy, co on zrobi. Bo nawet jak tym gdzieś się wytraduje, to jak mam ten jeden damage. A kurde, ale wykombinował, dobra. Spane to było. Chociaż ja tego wytraduję. No tak, tego wytraduję. Tym go walnę za jeden, jeszcze tego postawię. Jak ja dobiorę kartę stali za 10, to zobaczy, co ja dobrałem? Pokażę mu się, czy nie? Oj, pinga strzeli, skumany. Ile kosztują 3 więcej, tak? Już nie jestem samotny. On jest za 5? Czyli co, on będzie za 5, tak? Jak się masz? No i co, zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że czarów nie ma jakichś specjalnych. Zobaczymy. Klątwa została odczyniona. Nie, gówno ma. Teraz jest pytanie, czy wystawiać drugiego, czy go, ja bym go pingnął raczej.
Może dać ci ognia. Gotowe. Mroczne wilki są gotowe. Tego trzeba zatłuc jak najszybciej. A nie, bo to nie jest tamten. Czekajcie, mógłbym rzucić tego za jeden. Plus 2 do ataku będzie miał 5. Albo tego za 5 i tego za 4. Jeszcze to zobaczę, co wyjdzie. Czemu mnie wzywa? Chodźmy walcz, robaku! Czas na grilla. Dobra. Trochę szkoda, mogłem, może jakoś 7-7 mogłem tym, kurde, grubiańskim sierżantem załatwić, co? Czas rozlać juchę! Wsłuchaj się w zew Katuna! On na początku przyzywa, Boże, myślałem, że od razu. Dobra, i teraz muszę zniszczyć. Nie no, tego by trzeba było zniszczyć i koniec. Jestem ciekaw, czy się na 4-6 skusi. O kurwa. Nie, morda, morda, nie, nie bij go. Na mordę poszedł. To jest bardzo źle teraz. Musiał tego zabić. Sam nie wiem. On się odmrozi zaraz, czy nie? Tak sobie myślę. Zacznij się czas. 5-3-3 to jest 11. Nie ma Litala, nie? Dobrze to policzyłem. 11, 14, 15, 16, 17. One off. Będzie tradeował, dobra. A kurwa, pewnie ma jakiś frost, coś tam. Może fireball, a ja nie mam fireballi w ręce. Wycisz. Magia cię nie uratuje. Czyli on ma teraz 12, czyli ma Litala, czyli jest głupio. Ja mu pewnie kogoś zabiję i on go przywróci do życia, nie? Nic, zabijmy tego.
zobaczmy, co teraz. Kurde. Musiał go, by go pingnąć. O nie. No. Trochę średnio. Tymi dwoma wytraduje go, czy nie? Co liczy na to, że ja nie będę miał tego? Kurwa, no nie będę miał. Dobra, to już jest lital, nie? No bo co, ja mu nawet jak 5 będzie miał, to 6 mnie dobije, nie? No, moi drodzy, niestety. No kurde, no takie życie jest, kurde. Może nie doliczy się. Jeden, trzy, jaka słaba arena, czuję jakąś legendę. Ty co, on się nie doliczył litala? What the fuck? Czy, a nie, ma pewnie w ręce jakiś czar. Chyba emuje mnie. No, gówniana była totalia, taką poskładałem sobie, no co, nie mogę być ten. Na kogo mogę być zły? Na siebie, nie? Szkoda, że ja nie miałem żadnych czarów. To była ta talia. Nie polecam takiej talii składać, bo była beznadziejna. No, jeszcze kartę dostałem, taką najgorszą na świecie. Ale czuję teraz, kurde, legendę. Czuję to po prostu. No, mówiłem, że będzie szybko arena, kurde. Patrzcie, super rzadka. Epicka karta. Oszalały wyznawca, prowokacja. Za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, daj swojemu cipunowi plus 1-1. A to taka, ja na tego cipuna nie gram w ogóle. Okej, moi drodzy. I to by było na tyle naszej areny.